W ocenie radnego Cezarego Cieślukowskiego aż 9 poważnych grzechów ciąży na sumieniu białostockiej spółki PKS Nowa, której zarząd niedawno zwolnił dyrektora suwalskiego oddziału, czym wzbudził wściekłość załogi. W ocenie Cieślukowskiego, który nie krył, że w pewnym stopniu do spotkania z dziennikarzami skłoniła go, prócz kryzysów PKS Nowa, również kampania wyborcza. Jednym z motywów była też przyszła poprawa dostępności komunikacyjnej w województwie podlaskim i powiecie suwalskim. Według jego diagnozy PKS Nowa od czasu, kiedy rządy w województwie podlaskim przejął PiS, ma olbrzymie problemy finansowe. Praktycznie od roku 2018 co roku notuje olbrzymie straty rzędu od kilkunastu do kilku milionów złotych. Były zaprojektowane działania restrukturyzacyjne, plany restrukturyzacji. Niestety zostały one przeprowadzone w bardzo ograniczonym zakresie i tak naprawdę dotknęły, dlatego że dotyczyły również zwolnień pracowników, dotknęły przede wszystkim oddział PKS Nowa w Suwałkach, gdzie pracę straciło około 40 osób. Niestety w zamian za to nie podjęto żadnych działań, które miałyby służyć rozwojowi, szczególnie oddziału suwalskiego. W oddziale suwalskim od kilku lat mamy problem z odnową sprzętu, mamy problem z tym, że tabor autobusowy, którym dysponuje PKS Nowa w Suwałkach, starzeje się i nie odpowiada oczekiwaniom pasażerów i nie odpowiada również standardom technicznym i ekonomicznym. Również problemem PKS Nowa w Suwałkach jest to, co widzimy za plecami, czyli stacja paliw. Od kilku lat jako radny wojewódzki monitoruję, naciskam na zarząd województwa, na zarząd PKS Nowa, aby podjąć intensywne działania związane z przebudową, z modernizacją tej stacji. Niestety te działania, te moje naciski nie przyniosły do tej pory efektu, a trzeba powiedzieć, że jest to potencjalnie olbrzymie źródło dochodów dla przedsiębiorstwa, ponieważ mówimy tutaj nie tylko o sprzedaży paliw, ale również o innych usługach towarzyszących. Szereg innych działań również był w ocenie Cieślukowskiego prawdziwym gwoździem do trumny, w jakiej miał zostać zamknięty suwalski oddział przewoźnika. Od roku 2019 w budżecie państwa funkcjonuje tak zwany Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych. Ten fundusz zarządzany jest przez ministra infrastruktury i co roku poszczególne województwa otrzymują tak zwane kwoty środków do wykorzystania na organizację nowych przewozów autobusowych poprawiających dostępność komunikacyjną mieszkańców województwa. W roku 2020 była to kwota ponad 50 milionów, w roku 2021 również, 2022 również. Na rok 2024 na województwo podlaskie przeznaczono aż 68 milionów złotych. I wyobraźcie sobie Państwo, że z tych 50 kilku czy 60 kilku milionów złotych wykorzystanie w naszym województwie wynosi około 30%. Jesteśmy antyliderem w wykorzystaniu tych środków, uważa radny. Średnia alokacja tych funduszy w Polsce na bieżący rok sięga już 70%, a w Podlaskiem 32%. No jest to dramat, ponieważ dyskutujemy o przyszłości przedsiębiorstwa, które ma straty rzędu kilku milionów złotych, tymczasem kilkadziesiąt milionów złotych zwracamy z powrotem do budżetu województwa. To w praktyce oznacza, że za nasze pieniądze jeżdżą pasażerowie w województwie pomorskim, śląskim, łódzkim, innych województwach, które są bardzo aktywne w organizacji takich przewozów. Tutaj po prostu trzeba, żeby samorząd województwa we współpracy z samorządami powiatowymi i gminnymi zorganizowały dodatkowe kursy odpowiadające oczekiwaniom mieszkańców. Niektóre samorządy są aktywne. Chciałbym tutaj pochwalić samorząd powiatu augustowskiego, który za ubiegły rok pozyskał ponad 3 miliony złotych. Natomiast są właśnie samorządy nieaktywne, tak jak powiat suwalski, gdzie niestety, ale zarząd powiatu w porozumieniu z gminami praktycznie nie złożył wniosku na żadne dodatkowe przewozy, przez co można powiedzieć, że mieszkańcy takich gmin właśnie jak Rudka Tarta, Gwiżajny, Raczki, Leniewo, Przeroś, Filipów, niestety z tych
dodatkowych tras i możliwości dojazdu do Suwałk czy dalej do Białegostoku niestety nie mogą skorzystać, a słyszymy bardzo często te narzekania na to, że dostępność jest bardzo ograniczona. Cezary Cieślukowski, wpisując się w oczekiwania załogi suwalskiego oddziału, tak konstruuje receptę na uzdrowienie spółki przewozowej. Pierwszy jest to oczywiście zmiana zarządu PKS Nowa, no bo mamy słuszne pretensje do zaniechania pewnych działań i w szczególności do podejmowania działań, które odbijają się bardzo niekorzystnie na kondycji i sytuacji PKS Nowa w Suwałkach. Po drugie, no ponieważ toczy się ta debata, ona jest też i publiczna odnośnie tego, czy rozdzielać PKS Nowa w Suwałkach oddział i stworzyć tego samodzielną spółkę, czy pozostawić to w strukturze dużego podmiotu PKS Nowa na województwo podlaskie. Ja uważam, że taką decyzję możemy podejmować tylko po szczegółowej analizie kondycji finansowej, technicznej, ekonomicznej, organizacyjnej i kadrowej wszystkich oddziałów. W naszej ocenie konsolidacja, która była dokonana w roku 2016, była skuteczna, ponieważ przyniosła zyski przedsiębiorstwu przez kolejne 3 lata. Natomiast potem błędy w zarządzaniu i właśnie jakby żerowanie na majątku jednych oddziałów i kosztem i przekazywanie tych środków na inne cele, no spowodowało to, że akurat z punktu widzenia oddziału suwalskiego oceniamy to zarządzanie przedsiębiorstwem bardzo negatywnie. Wśród działań naprawczych mowa też o pełnym wykorzystaniu funduszy rozwoju przewozów autobusowych, zakupu nowego taboru z funduszy europejskich, przywrócenie do pracy dyrektora Żabrowskiego, cieszącego się ogromnym uznaniem załogi, ale też modernizacja stacji paliw przy autobusowej bazie i odstąpienie od sprzedaży bazy w Olecku.